Drodzy bracia i siostry, czas na to, aby nasze rozważania o radości wynikającej z misji, z opowiadania o Jezusie innym ludziom, kontynuować. Pozwólcie, że wspomnę o tym, że dopiero co ostatnio nawiązywaliśmy do 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, kiedy mówiłem na temat radości ze znalezienia kogoś, czy nawet rzeczy, która była zgubiona. Ale dzisiaj chciałbym nawiązać do zupełnie innego miejsca. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, Jezus, jak zauważyłem w swojej misji, kochał metafory, kochał przenośnie, kochał opowiadania i to powód, dla którego wciąż swoje kazania wygłaszał przy pomocy przypowieści, historii, które malował przed tłumami, a ludzie ci, mimo prostoty ich zajęć, mimo braku wykształcenia, rozumieli doskonale, czego dotyczą owe przypowieści, z czym się łączą i trafiały do ich serc w pełni, aby mobilizować ich do naśladownictwa naszego Zbawiciela. Pozwólcie, drodzy, że dzisiaj sięgnąć chcę do Ewangelii Jana. 4 rozdział Ewangelii Jana opowiada nam znaną dobrze historię o spotkaniu Jezusa z Samarytanką u studni Jakuba. Przypominacie sobie całą tę rozmowę, ale chcę dzisiaj zwrócić uwagę już nie na rozmowę z Samarytanką, ale na reakcję uczniów, którzy pojawiają się z miasta z pożywieniem dla przecież głodnego Jezusa i nagle wchodząc jakby w tok całej rozmowy i całego zdarzenia, zachęcają go do jedzenia. Jezus rezygnuje i mówi im rzeczy, które zadziwiają. Tam w 36 wierszu, a faktycznie wcześniej nieco, Jezus mówi: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. A dalej w 35 i 36 wierszu czytam takie słowa. Czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Teraz pewnie rozumiecie, że słowo, które zwróciło moją uwagę, to ostatnie słowo, aby wspólnie się radowali. Mówimy przecież calutęki czas o radości, która wypływa ze zdobywania dusz dla Chrystusa, że ze zdobywania ludzi, którzy pójdą Jego śladem. Radość tym razem opisana jest przez Jezusa u dwóch osób. Siewca i żniwiarz. Żniwiarz nie miałby co robić, gdyby wcześniej nie działał siewca. Siewca na próżno by działał, gdyby później nie pracował żniwiarz. Jaka nauka z tego wypływa? Jaką naszą przypowieść moglibyśmy w dzisiejszym 2014 roku stworzyć na bazie tego tekstu? W zależności od sytuacji, prawdopodobnie mówilibyśmy o tym, że dzisiaj także potrzeba nas wielu. Od tak kierownik i pracownik. Mówca i słuchacz. Kierowca i pasażer. Ale tak mnożyć bym mógł właśnie te porównania. Te słowa mówią o tym, że aby doświadczyć pełnej radości, nie powinniśmy koncentrować się jedynie na naszym osobistym wysiłku, ale współpracować razem. Potrzebni jesteśmy wszyscy. Zapewne w tej chwili pomyśleliście o tym, co napisał na ten temat apostoł święty Paweł. Kiedy pisał pierwszy list do Koryntian, w 12 rozdziale, pisząc do było nie było skłóconego zboru w Koryncie, zboru o różnych podziałach, zboru o różnych spojrzeniach na sprawę misji, Paweł mówi, że jesteśmy wszyscy jak jedno ciało, gdzie potrzebny jest każdy element, każdy organ, każda część ciała, aby współpracowały ze sobą, działały ze sobą i rozumiały się dobrze. Siewca i żniwiarz. Radość pojawia się dokładnie dopiero wtedy, kiedy obaj pracowali. Jeden świadomy tego, że drugi przyjdzie i będzie działał później. Drugi świadomy tego, że jego praca jest dzięki pracy poprzednika. Jakby to było dobrze, gdybyśmy patrzyli na misję dokładnie w taki sposób.
Nie chodzi o to tylko, by było dobrze. Chodzi o to, byśmy znaleźli radość, bo o radości cały czas mówimy. Misja musi być radością dla nas. Jeden wykonał to, drugi tamto, ale razem doświadczamy czegoś niesamowitego, czegoś, co ważne, czegoś, co piękne, czegoś, co potrafi uskrzydlać nas i porywać do góry z chwałą dla naszego Zbawiciela i Boga. Bo jeśli żniwiarz i siewca radują się razem, jak czytałem w 36 wierszu, to jest dokładnie to, byśmy rozumieli, że radość wypływa z różnych ról, jakie pełnimy w naszej misji dla Chrystusa. Pomyślcie na moment. Osoba witająca w Kościele nowych ludzi. Pozornie, cóż za działalność, cóż za praca, jaką wykonuje. Ale ten uśmiech, to ciepłe słowo liczy się ponad wszystko. Osoba, która wprowadza tych ludzi do Kościoła, do środka. Osoba, która w jakiś sposób zajmie ich, siądzie obok nich, przywita ich jak serdecznych przyjaciół. Ktoś, kto wyjdzie, aby witać oficjalnie ludzi, którzy zebrali się na spotkaniu. Ktoś, kto będzie prowadził wykład. Ktoś, kto śpiewa. Ktoś, kto gra. Ktoś, kto organizuje. Ktoś, kto przygotował reklamę. Ci wszyscy ludzie są elementem owej radości. I wszyscy się cieszą. Doświadczyliście tego? Czy misja jak dotąd była dla was źródłem radości, przyjemności, satysfakcji, uśmiechu, szczęścia? Jeśli tak, to doskonale rozumiecie, o czym mówię. Dla mnie jest ona czymś tak bardzo ważnym, czymś niezwykłym i dającym radość, która jest nieprzemijająca. Tylko myślę, jaka radość będzie w niebie, kiedy spotkamy się z tymi, którym udało się nam przekazać ważne prawdy o zbawieniu tylko w Nim, umiłowanym naszym Panu i Zbawicielu. Spróbujcie, doświadczcie i radujcie się. Tak za apostołem Pawłem dodam, zawsze się radujcie.